W minioną niedzielę w hali Powiatowego Centrum Sportu księża, strażacy, policjanci i samorządowcy rywalizowali w turnieju halowej piłki nożnej. Impreza pod naszym patronatem miała szczytny cel – zbiórkę pieniędzy na rzecz tczewskiego hospicjum. Pomysł na zorganizowanie charytatywnego turnieju na rzecz tczewskiego hospicjum zrodził się w gronie kawalerów przeoratu Orderu Świętego Stanisława, którego kanclerzem jest Stefan Kukowski. W organizację przedsięwzięcia włączyło się starostwo wraz z Powiatowym Centrum Sportu. Partnerzy to Szpitale Tczewskie S.A. i wolontariusze Stowarzyszenia Ogród Nadziei, działającego by wspierać hospicjum. Na turniej zmobilizowano najlepszych piłkarzy spośród księży diecezji pelplińskiej, strażaków i policjantów naszego powiatu oraz lokalnych samorządowców. Cztery drużyny w niedzielne popołudnie ruszyły do boju, by pokazać kibicom, że warto ich dopingować i oglądać. Biletami wstępu na imprezę były cegiełki za wolne datki na rzecz hospicjum. Można było też wykupić losy na zabawie fantowej, a nagród od darczyńców było bardzo dużo. Ile udało się zebrać pieniążków? Około 2700 zł. Jest to bardzo szczytny cel. Dziękujemy wszystkim darczyńcom, wszystkim, którzy się zaangażowali, wrzucili symboliczne grosze, ażeby za te zebrane środki zakupić dla pacjentów sprzęt, czyli wózki inwalidzkie, które są niezbędne. Nie jest to wielka kwota, ale 5 dobrych wózków inwalidzkich za to już można kupić. Prezes szpitali tczewskich Marzena Mrozek przypomniała, że podobne imprezy odbywały się w Tczewie, ale jednak dość dawno temu. 10 lat temu taki mecz charytatywny już się kiedyś odbył i fajnie, że wracamy do tej tradycji. Z tego bardzo się cieszymy. Turniej był charytatywny, a na boisku panowała atmosfera fair play, a jednak nie zabrakło prawdziwej sportowej walki i emocji. Piłkarzy zagrzewali do walki kibice, a pomagała im Kociewsko-Kaszubska Orkiestra Dęta Torpeda. Oprawę muzyczną zapewniła ekipa Młode Wilki, a przed finałowymi meczami wystąpił regionalny zespół folklorystyczny Modraki. Czarnym koniem turnieju okazała się drużyna księży. Już ich pierwszy mecz z policjantami był zacięty i stał na wysokim poziomie. Lider kapłanów, ksiądz Krzysztof Piątek, wraz z bramkostrzelnym klerykiem Maciejem Gizelą poprowadzili swój zespół do zwycięstwa 5-2. W wielkim finale nie było dużo bramek, za to mnóstwo emocji. Księża grali uważnie w defensywie z nastawieniem na kontrataki. Objęli prowadzenie po strzale kleryka Andrzeja Krefta. Wyrównał piłkarz strażak Jarosław Malarski. Ostatecznie był remis 1-1, a wojnę nerwów w serii rzutów karnych wygrali księża z rewelacyjnie spisującym się w bramce księdzem Damianem Brigmanem. My o wrażenia zapytaliśmy znanego w Tczewie kapitana zwycięzców, księdza piłkarza Wacława Mielewczyka. Pierwszy raz graliśmy już piłkę nożną charytatywnie w 1990 roku, a więc to już długo jest. Ale ten turniej no, chyba był wyjątkowy, jeśli chodzi o poziom i o występ waszego zespołu. Ciężko było, ciężko, jeszcze raz ciężko. Dobrze młodzi grają, dobrze grają. Są już głosy, żeby to nie był ostatni turniej, będzie to pierwszy, ale prawdopodobnie będziemy go powtarzać, gdyż poszczególne zespoły chciałyby też zwyciężyć, a nie tylko księża. Choć nie wynik był najważniejszy, dodajmy, że trzecie miejsce zajęli policjanci, a czwarte dzielni samorządowcy.